Hejo, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's Sister Location. Ludzie, skończyliśmy główną fabułę, to nie znaczy, że odkryliśmy wszystkie sekrety. Mamy jedną gwiazdkę, co to oznacza? Że musi ich być więcej. Więc dzisiaj spróbujemy zdobyć drugą gwiazdkę i wiemy, jak to zrobić. Musimy to właściwie zrobić przez minigrę, która nam wyskakiwała w trakcie gameplayu. Można na szczęście do niej się dostać przez menu extras, ponieważ ja się z tym męczyłem wchodząc na nocy piątej, ciągle się zabijając. Tutaj zjeżdżając do lewego dolnego rogu mamy tylko przy baby? Nie, mamy ogólnie. Okej, zatem chciałbym, żebyście byli teraz bardzo, bardzo uważni, ponieważ tutaj trzeba będzie zrobić dużo rzeczy w bardzo krótkim czasie. Są dwie wersje przejścia tej minigry. Pierwsza jest troszeczkę mniej skomplikowana, byleby tylko przejść, nakarmić wszystkich bobasów, że tak powiem, i dojść do mety. Druga jest ta z gwiazdką. Jak są zadania z gwiazdką z matmy, to jest coś, za co dostajemy drugą gwiazdkę i jest to bardziej wymagające, dlatego najmniejszy, bo najmniejsze potknięcie można skosztować przegraną. Postaram się, żeby wyszło jak najlepiej. Okej, jedziemy. Fast. Gotta go fast. Jest dwa cupcake'i tu. Dwa też tu. Każdy potrzebuje po dwa. Więc im dostarczymy wszystkim. To jest nasze zadanie na dziś. Dostarczyć wszystkim dzieciom cupcake'i. Wszystkim chłopaczkom cupcake'i. Teraz wracamy po ten. To jest nasz triple shot. Strzela potrójnymi cupcake'ami. Więc daje się on idealnie tutaj. I w jeszcze jednym miejscu, którego dążymy. To należy pominąć. Nie wchodzimy w to na razie, bo byśmy zmarnowali nasze cupcake'i. Dobrze, wszyscy tutaj dostali. I lecimy z portem na lewo. To troszeczkę zawijas. Wszystko tu jest na styk. Potkniemy się gdzieś i możemy mieć przerąbane totalnie. Raz, dwa, trzy, wracamy. Jest, dobrze. Tylko spokojnie. Mamy teraz ostatnie dwie ludzkie chłopaków do załatwienia. Raz. Jedna rundka. Druga rundka. Pięknie. Okej. Idzie dobrze. So far, so good. Teraz tylko wracamy na tamtą stronę z naszym lodem. I nic innego nam nie zostało do roboty. To, czy się uda, zależy od tego, jak szybcy byliśmy poprzednio. I czy teraz gdzieś nie potkniemy głupio. Co dalej jest możliwe. Ta muzyka miażdży. Ludzie mówią, że ich wnerwia ta muzyka, że jest wnerwiająca, a mi się szczerze mówiąc podoba w jakiś sposób. I teraz, czy musimy strzelić tym lodem? Yes! Yes! Udało się. O tym nam wspominała Baby, tylko słyszeliśmy to w troszeczkę innej wersji. I o ile się nie mylę, o ile się nie mylę, powinniśmy teraz... Woo! Dwie gwiazdki, panie i panowie. Więc teraz czas zdobyć trzecią, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Także to było na tyle w tym odcinku, dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Na razie!